Czołem, kochani rodacy, o Kondracie Dulkowskim. Kto by przypuszczał, że Dulkowski, ten nienawistnik, który nienawidzi Polaków, ten rasista, antysemita, który chowa się za Żydami w celu wyciągnięcia pieniędzy, który karmi się ludzką krzywdą, krzywdą Polaków oczywiście, zacznie się nawracać. Kto by przypuszczał, że Dulkowski, tak jak w jednym z podcastów, będzie wykazywał, że on jest wrażliwy. Wrażliwy. Człowiek, który bez skrupułów niszczy innych, zabiera ludziom czas, okłamuje sądy, prokuraturę, wykorzystuje, okłamuje opinię publiczną i nagle się chyba chłop zaczął, chyba się rozchorował, no i śmierć zagląda mu do oczu, chciwie jak do żłoba, a Dulkowski w przestrachu woła imię Boga. Taki już nawet wierszyk powstał. No tak, rozchorował się. Na tym jednym z podcastów to wygląda, jakby mu już śmierć zaglądała do oczu. No oczywiście ja modlę się o jego nawrócenie, żeby się zdążył nawrócić przed śmiercią, żeby zdążył przeprosić, żeby zaczął pokutować i żeby wziął i zadośćuczynił. Jeszcze może by się okazać, że się nawróci chłop, czego mu życzę, bo wiadomo, bez Boga ani do proga. Człowiek, który katolików atakował, to w podcaście nie przywołuje Jezusa i Maryję. Tak to jest, że Boże młyny mielą powoli, ale sprawiedliwie. No i to jest coś takiego. Kochani rodacy, ten notoryczny kłamca na mój temat nakłamał. Jak się nawróci, no i przeprosi, zadośćuczyni. Ja tego wam wszyscy, wszystkiego rodacy życzę, żeby każda pokrzywdzona osoba przez Dulkowskiego i tego świniopasa, który uciekł do Norwegii, który utopił kukłę Żydówki, przynajmniej tak o tym mówi, że to kukła Żydówki była, żeby zadośćuczynił i żeby do was na kolanach przyszedł i was wszystkich przeprosił. No tak to jest, jak mu się śmierć do oczu zagląda, no bo to jest, no, jakaś choroba go dopadła. To jest po prostu, no, tak, nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Takie powiedzenie, albo jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Przysłowia polskie, skarbnicą naszej kultury. Także czuj duch rodacy. Niech się nawróci, przeprosi wszystkich, zadośćuczyni i zacznie pokutować. Czołem Wielkiej Polsce.